do 80 minuty w zasadzie można powiedzieć brakowało Jagiellonii takich super klarownych sytuacji. Był ten jeden strzał Jesusa, natomiast no, jedna bardzo dobra sytuacja, którą po twoim zresztą zagraniu udało się zamienić Jazę na bramkę i dzisiaj chyba bezcenny punkt w kontekście tego, co się może wydarzyć na koniec sezonu. Tak, tak, na pewno trzeba szanować ten punkt, bo zawsze na Legii gra się bardzo ciężko i na pewno pokazaliśmy charakter i walkę do końca, bo też w pierwszej połowie miałem swoją sytuację, gdzie też myślę, że mogłem lepiej się zachować, jeszcze jej nie widziałem, aczkolwiek uważam, że mogłem strzelić i być może też ten mecz by się potoczył inaczej, aczkolwiek też nie ma co gdybać i na pewno w pierwszej połowie myślę, że gdzieś nie graliśmy swojej piłki, oddaliśmy troszkę Legii inicjatywę, w drugiej połowie to się zamieniło i od początku wyszliśmy zdeterminowani i więcej się utrzymywaliśmy przy piłce, stwarzaliśmy sobie więcej klarownych sytuacji, aczkolwiek żadnej takiej stuprocentowej. Myślę, że właśnie po tej sytuacji, gdzie Jesus zagrał do mnie, a do Jesusa, później też mieliśmy jeszcze okazję, gdzie też zagrałem piłkę do Jesusa i te sytuacje też gdzieś tam stwarzaliśmy sobie, nie było ich jakoś mega dużo. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, trzeba szanować ten punkt. Pokazaliśmy charakter i walkę do samego końca. I na pewno gdzieś możemy być zadowoleni z tego punktu. Można powiedzieć, że ten mecz troszeczkę, przynajmniej w mojej ocenie, przypominał to spotkanie pucharowe z Pogonią, gdzie w Szczecinie do pierwszej bramki, tutaj tak naprawdę do końca pierwszej połowy, to jednak Legia była, można powiedzieć, z taką stroną dominującą. Tak mam wrażenie, ta bramka okazała się takim gongiem, który troszeczkę jednak Jagiellonię wybudził, może nie z letargu, ale pobudził do takiego grania, z którego do tej pory pokazywała. Tak, tak. Myślę, że tak jak wspomniałem, pierwsza połowa do zapomnienia, trzeba na pewno przeanalizować, ale nie może nam się taka połowa powtórzyć, bo myślę, że nie wiem, z czego to wynikało, ale nie graliśmy swojej piłki, a w drugiej połowie gdzieś mówię, zaczęliśmy kontrolować bardziej to spotkanie, aczkolwiek mówię, Legia liczyła bardziej na kontrataki w drugiej połowie, cofnęli się, oddali nam inicjatywę i stworzyliśmy sobie sytuację, którą tak jak powiedziałem, Jesus strzelił, ale powinniśmy od początku zagrać tak jak w drugiej połowie i na pewno następne mecze muszą już wyglądać tak od początku, a nie możemy się obudzić dopiero w drugiej połowie, bo tak naprawdę pierwszą, poza moją sytuacją, to chyba przespaliśmy.